Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie okna, za sprawą których mało estetyczne kotki kurzu unoszące się przy meblach znikną? Albo takie, dzięki którym zapach gotowanych potraw w mig ulotni się z Waszego mieszkania? No właśnie, ja też nie, a jeden z polskich producentów okien zapewnia mnie, że to jest możliwe i że to wcale nie magia, tylko technologia. Sprawdźmy! Nic mnie tak nie irytuje w domu, jak zapach gotowania, który zostaje ze mną przez długie, długie godziny, na przykład kiedy smażona jest ryba, kiedy gotowane są owoce morza. Podobno macie na to sposób. Tak, mamy. Nie jest pani jedyną. Moja żona ma dokładnie ten sam problem. Pewnie chce mi pan zaoferować oczyszczacz powietrza. Nie, proszę panią, mamy coś zdecydowanie lepszego. Mamy środek, który ponownie silny na nasze okna. Aktywnie przez 24 godziny na dobę, jeżeli jest dostęp światła, neutralizuje wszystkie gazy, które unoszą się w powietrzu. Chce mi pan powiedzieć, że bez rekuperacji, z powłoką naniesioną na okna, mogę mieć magiczne okna, które będą mi samoczyścić powietrze w domu, tak? Tak, i to tak, przez tak długi okres, jak oddziałuje światło w paśmie naturalnym, w paśmie widzialnym. Wykorzystujemy do tego proces fotokatalizy. Po naniesieniu naszej powłoki na szkło, powłoka staje się aktywna i neutralizuje oprócz gazu również i wszystkie inne związki organiczne. Na przykład? Na przykład mogą to być alergeny, na przykład mogą to być zarodniki pleśni, są to również i wszystkie pyłki, ale i przede wszystkim ultrapyłki, których na dzień dzisiejszy żaden filtr świata nie jest w stanie wyłapać. Ultrapyłki to jedno, ale są też te uciążliwe, mało sympatyczne kotki kurzu, które gdzieś tam przy najlepszych chęciach gospodyni będą się pojawiały wokół mebli. Okno załatwia sprawę? Znaczy, okno załatwia sprawę do tego stopnia, że jeżeli czyścimy nasze mieszkanie w normalny sposób i te związki organiczne, na które składają się też kotki, trafią na nasze okno, to one się będą gromadziły w odpadzie, który powstaje w procesie fotokatalizy. Mianowicie one się zgromadzą w wodzie, która się zgromadzi w tym momencie i złączy te związki organiczne. Czyli okno zadziała jak magnes. Przyciągnie te słynne kotki kurzu i rozłoży na części pierwsze. Tak. Odpadem, który zostaje, jest tylko dwutlenek węgla i woda. Raczej para wodna. Wiem, że na taką powierzchnię decydują się nie tylko ci, którzy wybudowali dom, kupili mieszkanie, ale również coraz więcej firm. Tak, salony fitnessowe, czy właściciele dużych powierzchni biurowych, którzy chcą zadbać o czyste powietrze dla swoich pracowników, również i poczekalnie w gabinetach lekarskich, gdzie wiadomo, pacjenci przynoszą sporo bakterii, korzystają z tego produktu. Mniej więcej 80-90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach. W związku z tym, szczególnie w miejscu pracy, w biurowcach, czyste powietrze, które pozwala ludziom nie tylko nie zachorować w wyniku zanieczyszczeń, jakie się mogą w pomieszczeniu znajdować, ale również i się lepiej koncentrować. Znamy to wszyscy. Czyste powietrze pozwala nam trzeźwiej myśleć, a jak trzeźwiej myślimy, no to jesteśmy efektywniejsi. To jesteśmy efektywniejsi i dla firmy przynosimy ciekawsze pomysły. Coraz więcej osób to alergicy, więc domyślam się, że wyeliminowanie tego ryzyka, tego alergenu, również sprzyja zdrowiu, no i przekłada się na wzrosty. No 50% naszej populacji, można powiedzieć, że cierpi już w tej chwili na jakieś alergie. Dla nich jest to bardzo ważny środek, który może im poprawić komfort życia. Oczywiście zakładając, że wszystkie inne czynniki w mieszkaniu zostały również wyeliminowane. Zabrał mnie pan dzisiaj do klasy chemicznej, to tutaj za moment taka powłoka zostanie naniesiona. Wiem, że sala chemiczna nie przez przypadek. Tak, zależało nam na tym, żeby uczniom, którzy w tej klasie będą przebywać i się uczyć, nie tylko zaoferować czyste powietrze, ale również i przybliżyć sam proces fotokatalizy, który właśnie powoduje, że to powietrze, w którym tu będą się uczniowie znajdowali, będzie o wiele czystsze, zdrowsze, no i ufamy, że w związku z tym będzie im się lepiej uczyło w tej sali. No jest tu też drugie dno. Ma pan do czynienia z niedowiarkiem. Powiedziałam, że dopóki nie zobaczę na szybie, nie zobaczę, jak to działa, nie uwierzę. Powłoki pani nie zobaczy, ale pani odczuje tą powłokę. Gotując w mieszkaniu, odczuje pani, że zdecydowanie szybciej powietrze się samo oczyści z gazów. Alergicy odczuwają to natychmiast.
poprzez to, że im się zdecydowanie lepiej oddycha w swoich mieszkaniach. Powłoka, skoro jest niewidzialna, to domyślam się, że nie zmniejsza ilości światła wpadającego do domu, mieszkania czy do biura. Tak, sukcesem tego wynalazku, tej powłoki jest właśnie to, że nie zmniejsza nam transmisji światła do pomieszczenia, nie degraduje szyby i szyba zachowuje wszystkie swoje dotychczasowe właściwości. No to na koniec poszukajmy gwiazdek i haczyków. Co ile ja taką powłokę muszę nanosić, żeby ona spełniała swoją funkcję? Wystarczy ją raz nanieść. Dajemy 30-letnią gwarancję na tą powłokę, na aktywność tej powłoki. 30 lat tylko dlatego, że przepisy unijne na więcej nam nie pozwalają. Sama powłoka będzie tak długo aktywna, dopóki pani nie zniszczy swojej szyby. Czyli musiałabym na przykład zbić szybę, żeby stracić działalność powłoki. Tak, lub poprosić dzieci sąsiada, żeby to zrobiły za panią.